Dzień dobry, jestem Ludwik Siadak, a to jest mój codzienny vlog Trenerskie Życie w Obrazkach, na którym rozmawiamy o skutecznej komunikacji, poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych, scenariuszach przejmowania władzy nad światem. Jest poniedziałkowy poranek, ja nadaję dzisiaj z Warszawy i chciałem zabrać ze sobą cały swój zestaw vlogerski po to, żeby pokazać Ci jej piękną panoramę, ponieważ pracuję na 10 piętrze budynków, praktycznie samym jej centrum, ale niestety pogoda dzisiaj jest taka, jaka jest, więc poczekajmy kilka dni, żeby troszeczkę się wypogodziło. Tutaj naprawdę nie ma czego pokazywać. Tylko zobaczymy się po południu. A daj głos. Daj głos. Daj głos. Daj głos. Bo po 22 po cichu się szczeka. Jednak się myliłem, mówiąc, że totalnie nie mam wam niczego do pokazania, dlatego że okazało się, że przez moment była dzisiaj piękna pogoda i tego wysokiego piętra tam w Millennium Plaza przy placu zawieszyłem naprawdę bardzo ładny widoczek, więc jutro nie popełnię tego błędu i wezmę kamerę ze sobą. No więc w międzyczasie, jako że to jest trenerskie życie w obrazkach, chciałbym się poskarżyć i poskarżyć się na innych trenerów, ale to z innej lokalizacji. Chciałbym się poskarżyć na swoją branżę, może nie na branżę, na jednostki, bo słyszeliście już niejednokrotnie z moich ust, że tam są jacyś tacy agenci, którzy dosyć mocno psują rynek, ale miałem tutaj na myśli bardziej rynek coachingowy, rynek trenerów rozwoju osobistego. Jest fajny fanpage na Facebooku, Smutni Trenerzy Rozwoju Osobistego, nawiasem mówiąc. Natomiast mówię tutaj tylko i wyłącznie o szkoleniach technicznych w tym momencie, dlatego że niejednokrotnie i dzisiaj po raz kolejny zdarzyło mi się, że moi kursanci wspomnieli mi, że już byli na jakimś szkoleniu i mówią, że nie, no szkolenie było w porządku, trener dosyć energetycznie opowiadał o jakichś tam rzeczach, których miał powiedzieć, ale to co zrobił, to był bardzo dokładny. I to nie jest taka dokładność, którą ja sobie chwalę. To jest dokładność tego, że jesteśmy w trakcie szkolenia spójni z tym, co mówi umowa. Czyli jeżeli umawiamy się na szkolenie z zakresu XYZ, to w tym momencie w ramach tego szkolenia w pełni omawiamy temat X, Y oraz Z. I teraz to, co ja powiem, być może jest zupełnie niepopularne. Być może, jak z reguły to bywa, pracownicy działu handlowego mnie za to znienawidzą, tak jak wielokrotnie już w różnych firmach, u różnych partnerów Microsoft, na przykład, u których pracowałem, byłem za to dosyć mocno nielubiany. Ponieważ ja gdzieś tutaj w samym sercu kręgosłupa moralnego, jeżeli kręgosłup moralny może mieć serce, czuję, że moim obowiązkiem jako trenera i Twoim obowiązkiem jako trenera jest to, żeby dostarczyć klientowi maksymalnie dużo wartości. Czyli wykorzystać ten czas, który jednak to Twój klient opłaca, ale jednocześnie inwestuje swój własny, bo mógłby robić 15 tysięcy mega fantastycznych rzeczy. Mógłby się rozwijać samodzielnie, mógłby spędzić czas z żoną, kochanką, kochankiem czy kimkolwiek innym, mógłby się pobawić z psem albo po prostu poleżeć na kanapie, co sprawi jemu czy jej radość. Natomiast spędza ten czas z Tobą i Twoim świńskim, za przeproszeniem, obowiązkiem jest to, żeby dać temu klientowi maksymalnie dużo wartości. I jeżeli ten klient, tak jak ja to robię, klient mówi, dobra, jesteśmy na szkoleniu z zakresu ABC, ale dosyć mocno interesuje nas również D, E, F, G, H, I, to tak długo, jak ma to sens i jesteśmy w stanie skomasować tak, żeby niczego nie ominąć, ale jednocześnie, żeby dostarczyć tą dodatkową wartość, to należy po prostu zrobić. Nie wyobrażam sobie, po prostu fizycznie sobie nie wyobrażam, no, mój umysł tego nie ogarnia, jak może trener wypowiedzieć słowa, które są cytatem. Nie będziemy omawiać tego tematu, ponieważ wykracza on poza zakres naszego szkolenia. Jeżeli sobie Państwo życzą, abyśmy go omówili, proszę zapisać się na szkolenie z katalogu numer XYZ. No goddammit! To nie o to chodzi. To jest czas, to jest wąski wycinek, gdzie ci ludzie, którzy przychodzą na Twoje szkolenie, oni spędzają ten czas z Tobą. To Ty masz ten czas poświęcić w taki sposób i tak go zorganizować, żeby ci ludzie dostali maksymalnie dużo wartości, żeby w piątek po szkoleniu wyszli i stwierdzili, cholera, to było najlepsze szkolenie ever. Mimo tego, że zapłaciliśmy za ABC, to dowiedzieliśmy się jeszcze wszystkiego innego, co trener ma w swojej głowie i może przetransferować. Powtarzam, to nie jest popularne. Powtarzam, działy handlowe tego nie lubią, ale na tym polega sztuka zawodu, który ja uprawiam. Zdenerwowałem się, ale dzięki temu, że Ciebie mam, to mogłem się wyżalić. Bardzo.
bardzo Ci za to dziękuję. Jutro ładniejsze widoczki z panoramą Warszawy. Wtedy się zobaczymy. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.